No, 14 godzina. W sumie już nie jesteśmy po tym treningu, co tam będzie na wejściu, bo jesteśmy tydzień później, bo nie było czasu tego dograć. Łukasz będzie pracował na za wasz nos. To mogą sobie koledzy zobaczyć. Ale... Łukasz powącha. Ale zapach jest... No co to jest? Nie wiem. Tam widzisz orzeszki, nie? A ja używam prażone. Jemne, właśnie. Prażone orzeszki, bo ja się boję grzybów, nie? Jak jestem w domu, to zawsze jedną trzeci raz podczas dnia. Rano były na oblocie, udało się w tą pogodę. Zawsze siadam. Ale to pewnie są zmielone orzeszki, nie? Tak. Są takie drobne, bo nie widzę tam grupy gitarem. Tak, jak drobne. Konopie, kukurydza i drobne nasionkanie. A kukurydza widzicie jaka? Najgrubszą, jaką mi Wojsko Polskie dało, bo to Marek, za co mu ja bardzo dziękuję, wysuszona na słońcu. A czemu gruba? Temu gruba, że później się ludzie dziwią, że gołębie im nie lecą i później na stare, bo te gołębie nie umieją mieć kukurydzy. Ja to sam zauważyłem, bo jak przychodziły z treningów i na przykład te, co przyszły później, z moich prywatnych treningów, to je dawałem, dosypywałem im w klatce ziarno i wszystkie zostawiają kukurydzę, nie? I muszę, trzeba coś z tym zrobić, nie? A one tą kukurydzę, widzicie, aż pierwsze wybierają, nie? Trzeba je tylko nauczyć i... No młode muszą żreć, nie? Muszą żreć, muszą trawić, czyli muszą być zdrowe, no i muszą latać, nie? Rano były nakarmione dosyta. Co to znaczy dosyta, nie? 3-4 gołębie idą do pojenia i ja już nie dosypuję żabcia, bo cały czas chodzę po karnikach i dosypuję, nie? Uczę je. Ale tak powiem ci, że zapach jest niesamowity. No, to ale tak... to jest wysok, musisz przyzwyczaić gołębie do tego, nie? Ale powiem ci, to tak niesamowicie pachnie, że aż sam tego spróbował. No. Do piwa możemy się, wiesz, potem sobie podziubać, nie? Oczywiście podłogę sprzątam, nie? Wypalana jest 2-3 razy w tygodniu, a tam jest na ruszach, nie? Ale jeden chciałem mieć gołębie. 2-3 razy w tygodniu jest wypalana? Tak. To jest w ogóle inny kontakt wtedy z gołębiami jakimiś, nie? To one już wiedzą, nie? Bo one czekają na to popołudniowe, nie? Niektóre nie chcą, na przykład tu jest ten Bolt, co go nazywam, ten co stoi na pierwszy na kratach, nie? Bo jest chyba trzecim lotnikiem teraz oddziału, nie? Tu się Łukasz pyta, bo wszyscy z Polski dzwonią, czemu gdzieś szkała gra 16 gołębiami, a ma tyle, nie? Bo to jest ze 140. Tak, ja to właśnie do Piotrka zgadzałem z Jirkiem Kowalskim i jak właśnie kazał zapytać Piotrka, więc Piotrek odpowie. No, sprawa była taka, że po dwóch treningach z kabiny dostały drugi raz adeno, czyli ja już uwierzę we wszystko, że jednak te gołębie potrafię mieć nawet 3 razy adeno. No i co? No i siedziałem tu 3 godziny, tak jak teraz, podsypywałem te, które jadły i zrobił twardą kupę przy mnie, łapałem do klatki, a potem wybrałem z tego 16 gołębi. Czemu 16? Bo tu jest kolega Szymel od mojego kolegi Janka. Pozdrawiam Janka. No to Szymel, jak ja to się mówię do chłopaków, bo nie rozumiem, czemu 16, no to Szymel musi zamykać serię, bo musi typy pchać do dziury, jak ja to mówię, nie? Ale teraz Szymel nawet zrobił konkurs na tym ciężkim locie, nie? No i dwie serie super, nie? Pierwszy lot jeszcze nie były takie po tej chorobie, jak mają być, ale czwarta seria oddziału na drugim locie już były do wsadzenia wszystkie, ale zagrałem 16, pierwsza seria na oddział i fajna do GMP. Na trzeci lot, no wiem jakie były warunki, nie? Bo sami już się lecieli, to wiecie co było teraz, jak południowe oddziały doznały porażki. No także co, no nie odbiłem tego, nie? 3 typowane tylko, nie? Szymel też siadł, zrobił swoje, no ale co zrobić, no? Walczymy dalej, nie? Zobaczymy jaki ten weekend będzie, chociaż też już tam widzę fronty idą. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy zagram wszystkimi, czy nie. Tam chłopaki się mocno stresują tymi moimi gołębiami, co ja z nimi zrobię, ale ja uważam, że 250 czy 150 nie ma żadnej różnicy, nie? Bo on wytrenowany, srocy spod ogona nie wypadną, to wyjdzie z kabiny, co bierzą kierunek i idą, nie? Jak jest zdrowy, to gdzie on ma iść? To pójdzie nad morze na wakacje? Nie, przyjdzie tutaj do Pucka. Które mu da orzeszki. Dokładnie, kto mu tam da, no. Ja mocno, nie? Całe życie karmiłem mocno.
ci coś, gdzie będę karmił mocno, bo jak nie karmisz mocno, to ale bo co tu miałeś dokładnie? Tu miałeś tak, orzeszki. Drobne nasionka, konopie i kukurydzę grubą. Aha, okej. Okay. No, jest takie czy tu nie było żadnej karmy, nie było mieszanki danej? Nie, mieszankę jedzą rano, nie? Ja tam mieszam te swoje karmy z Lornasa, tak jak mówiłem. I to jest tam moja podstawowa karma, a tą karmę tylko wzmacnia, nie? A ja znam swoje gołębie, to są szybkie, nerwowe gołębie i nie karmię ich po prostu tymi tłuszczami koniec tygodnia, nie? Dlatego, że one bardzo źle reagują, nie? Potrafią mi mocno przestrzeliwać, no. Do tego lotu nie mam pretensji. Wszystkie gołębie do 16, po 16 jak przyjąłem z regularów, to były dwa ostatnie samce. Także nie mam pretensji, bo wiem, że były za mocno naszykowane, nie? Bo skracaliśmy dwa razy przestawiane, no, co zrobisz? No dokładnie. Nic się nie zrobi, nie? Ale są to takie konie z tych leucharemansów. No ten akurat ma jeszcze 4 do końca, nie? Przyciemniony młódek, ale, ale ja nie wstrzymywałem, ja nie robiłem na twardo, nie? Później to ciężko jest wybierzeć, nie? Nie wiem, no wyglądają zdrowo, nie? No, 3 ostatnie loty najdłuższe na sezon są gotowe. Na pewno w okręgowych zabierzemy udział, no. Czerwona z Vandenbulk też chodziła, ona akurat była w tej 16. 3 razy chyba zrobiła ich też. No i to jest sztuka, nie? Z takich 140 młotków wybrać 16, które robi, nie? Nie, że się, ja tylko, że ja mówię szczerze, nie? Ja nie wsadzałem, że poszły na gumy. Że na przykład ciągnie 80-100 gołębi do gołębnika, a tylko 15 jest odbijanych, ale ja wybrałem 16 gołębi. To trzeba medytację, nie? Robić. O, tamten siwy jest z tego Black Westafa, ten gość. Super gołębie. To jeden właśnie poszedł na tamtej aukcji poprzedniej. To był Marcin Puki. To jest właśnie ten gołąb typowany, nie? Ale straszna siła, nie? Same mięśnie. Firma Centrum Zdrowia wprowadziła nowy produkt do oferty. To jest no, właśnie... jako ja hodowca w tym teamie Centrum Zdrowia Gołębi, to do testowania mi Marcin przesyła. Powiem tak, rozmawiałem z nim, tam mówił, że też czemu te mało tak gołębi wsadzał, no mówiłem, że mam adeno. Mhm. I Marcin mówi, przecież wysłałem ci super produkt, czemu nie dajesz? To jest antybakteryjny, nie? Mhm. I w ogóle super działa na krzywicę. No to jest srebro koloidalne, tylko że Marcin to zrobił w roztworze jeszcze, nie? Natlenek wodoru, kwas mrówkowy, kwas glikolowy, czyli też pewnie jeszcze zbija pH, nie? Zresztą. Sprawdzimy. Woda oczywiście odstana. Ale z sieci normalnie. Sieci. Tylko odstana. Nie mam studni. Handluję pompami, ale studni nie mam. Możesz patrzeć, ile jest pH. Gdzieś koło 7 powinno być, nie? Nie, ja mam dużo. Ja mam 8-9 nawet. Poważnie? Tak, sieci. Strasznie dużo, dlatego zakwaszam wodę. O kurczę. Ile jest? O, jest 8-8 teraz. No, już nie spadł. Naprawdę masz 8-8 pH wody? 8-8 pH wody i nawet sobie ludzie nie zdają sprawy. Muszą sobie kupić. O rany. Mamy się koło 7, jak pamiętam. Powiem tak, przeszło mi na gołębie na rozpłodę młode, które mam do sprzedaży dla kolegów. No to 3 dni już jadę i te gołębie rzeczywiście stanęły na nogi, nie? Potem. 5 ml na litr wody, 25 odmierzone i nigdy nie badałem pH, nie wiem, że bije. Ale na pewno jest to srebro, bez ściemy, bo później płynniki są całe, takie nawet srebrzyste. Zresztą, ci jeszcze coś pokażę. Widzisz, jakie cząstki pływają? Takie drobinki widać. Widzisz? Zresztą na kamerze będzie to na pewno widać. Ciekawe, ile zbije. Jak są kwasy, powinno zbić. To powinno się dawać na wodę demineralizowaną, nie? Ale. Dokładnie. Już by z górcze za wygodnie było. Nie. Nie zbija. Czyli robimy tak. No, możesz powiedzieć, że delikatnie obniżyło pH, ale no nieznacznie, tak? Nieznacznie, to jest za mało, nie? To ja mam bardzo duże.
Okej, okay, ile teraz dolałeś adresu? Ja mam, wiesz co, ja mam swój zakwaszacz, to nie jest zawidres. A, to nie jest zawidres, aha. Nie. Aha, okej. Okay. I mam miarkę, tak żeby bić pod 5, nie? Mhm. Czy do 5 zbijasz? Nie 4,5, tylko 5. No, ja tak 4, no 4,5, 5, nie? Mhm. Jeszcze dołożymy. Mhm. Aha, tam masz dozownik w tym, bo widzisz, bo ja nawet nie wiedziałem. To jest teraz zawidresem. Aha, czy tu jest... No to po prostu, żebym już nie myślał, nie? Wiem. Całe te kwasy biorę ten, biorę, rozmieszuję z wodą od razu i żeby mieć na miarkę, nie? Żeby a jedna miarka to jest ile mililitrów? 20? 10. 10, mhm. Za każdym razem u Ciebie tak to wygląda? Za każdym razem, no. 4-3 akurat. Mhm, okej. Okay. Myślę, że to jest chyba, że za nadto nawet. No. Nic się nie stanie. Dolejemy trochę wody. No dzięki. Mamy nas redukom, niech piją. Wody też staram się wymieniać nawet 3 razy dziennie. Nie? Mhm. Rano po treningu napiły się. Czyli teraz do wody poszło Silveco i zakwaszacz. Silveco i zakwaszacz, dokładnie. A mamy wtorek. W środę do wody co? W środę do wody na grzyby. Mam taki preparat. Okej. Okay. Tam zibę. Mhm. Oczywiście dwa komplety pojników. Czyli jakbyś tak mógł po kolei, czy tak, w poniedziałek po locie do wody? Nery wątroba, nie? Okej. Okay. Czyli te nerki wątroba to jest... Jeżeli daję na karmę, tak jak mówiłem, i zasypuję ziołami, no to już do wody zakwaszam. Okej, okay, przypomnij mi nazwę tego produktu. Fitowet. Fitowet, właśnie. Fitowet w poniedziałek. Tak. Wtorek, czyli mam dzisiaj, czyli idzie Silveco z zakwaszaczem. Ja to sprowadzę już do planu. Nie? Dobra, środa. Ja nie wiem, czy to zakwaszaczem się z Marcinem wychodzi, czy to jest wskazane, żeby nie zawijało tych kątów. Dokładnie. W środę ładuję grzyby, w czwartek jakąś L-karnitynę, żeby przerobić. Czyli w środę Candy Vet, mhm. Czwartek? W czwartek L-karnitynę, okay. żeby zabić te, Boże, żeby przerobić tłuszcz na energię, a w piątek czysta woda, sobota czysta woda, nie? Bez zakwaszarza? Bez. Bez. Zakwaszam tylko ten. Czemu leję ten Silveco? Bo ten myje pojnik, bo to jest do odkażania jeszcze, nie? Bo tam są jeszcze dwa zastosowania na oprys gołębnika w stężeniu, albo jeszcze jest na oprys z gołębiami w środku. Okay. Nie przeszkadza to gołębi. Po prostu pojinki wymywasz, wymywasz i na słońce naturalna dezynfekcja. Dokładnie. Nikt se snął. I tu mało, żeby nie stało. Nawet jak ci się schłodno, ale jest zakwaszona, to i tak jakby był upał straszny, to i tak się nie stanie. Więc nie? Na przykład jak używam fitowetu czy aminokwasów, to nie zakwaszam wody, nie? Mhm. Bo gadałem z analitykami, to spożywkę robią mi i twierdzą, że w zakwaszonej wodzie można ubić aminokwasy, nie? Aha, okej, okay, czyli działają negatywnie. No, negatywnie. Okay. A tu może zobaczyć stare, nie? No zobacz, ile ich chwili. No i są gołębie rozsypane totalnie. Mhm. No widać puszek. No. I one już są całe po sobie ruszone, a na drugich jajkach siedzą. Bo nie puszczamy młodych, już mam dość tych. No widzisz, siedzi sam i zobacz, jak on ma klatę. Cały jest rozpierzony, nie? Koło punika. No i co, czekałem do przyszłego sezonu. Jeszcze coś tu pozmieniamy w gojemnikach i będzie chyba zabawa tylko samicami ze względu na brak czasu. Przyjechaliśmy teraz z Piotrkiem do sklepu Egolab w Katowicach i startujemy z nową loterią, można to powiedzieć. Zasady będą takie. Każdy, kto zakupi jakikolwiek produkt z gamy oferty produktów Centrum Zdrowia w naszym sklepie do końca września tego roku będzie brał udział w losowaniu jednego gąbka z hodowli Piotrka Pierzchały. No zasady bardzo uniwersalne, tak?
jakikolwiek produkt, czy to będzie produkt za 3 zł, czy to będzie zamówienie za 100, 1000, czy nawet więcej, nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby po prostu nagrodzić takim dodatkowym, taką loterią. Jak co roku, nie? Jak co roku zresztą. Więc Piotrek postanowił, że przekaże jednego gąbka do wylosowania. Znaczy, myśmy to nawet z wiosny robili, nie? Dokładnie. Dobrze to wyszło, bo tam Jarka poznałem ze Staszowa, pozdrawiam. Super hodowca, dostał naprawdę fajnego na 359 gołąbka. Mi się zdaje, że będzie miał pożytek. Sam mi zresztą jeszcze dał 3 swoje gołąbki do sprawdzenia w lotach. Gołąbki są, także na pewno ma materiał bardzo dobry, bo jak nie poginęło mi już nawet na treningach, to jest to materiał jakiś tam z jakiejś półki i zobaczymy, co tam dalej pokażą. Dokładnie, więc jest to taka dodatkowa loteria, żeby zachęcić hodowców do produkty Centrum Zdrowia cieszą się dosyć dużą popularnością, więc żeby dodatkowo zachęcić. Bardzo dobra ten stosunek ceny do jakości. Dokładnie, ale żeby było ciekawiej poza tą jedną loterią i tą jedną nagrodą, żeby było ciekawiej, sklep Ecolab ogłasza taką promocję, można by powiedzieć, na hasło Pierz Hała, bez polskich znaków, czyli Pierz Hała. Każdy, kto zrobi zakupy w sklepie, czy to internetowym przez adres e-golab.pl zakupy, czy zadzwoni na telefonicznie na numer telefonu sklepu, czyli 733-833-543 i dokona zakupu i na hasło Pierz Hała, czy Pierz Hała, dostanie dodatkowy rabat w wysokości 5%. I Piotr nam by pokazał, jak to będzie w praktyce wyglądało. Wchodzimy w zakładkę Centrum Zdrowia. Dokładnie, przechodzimy do zakładki Centrum Zdrowia, wybierając jakiekolwiek produkty z oferty z kategorii Centrum Zdrowia, czy to będą pakiety, czy to będzie jakiś jeden poszczególny produkt. Chłopaki tu dodadzą jeszcze pakiet pierzeniowy. Dokładnie. Zaraz pokażemy środki, jakie jechać. No to co, to ja jadę, to co sobie kupię? Rozpłodowy już minął, to ja sobie wezmę lotowy duży, bo dużo gołębi. Do koszyka. Powrótkę się robi tu. Tak, ale tutaj dodam taką informację, że wybierając, jak weźmiesz Piotrek właśnie na Centrum Zdrowia, to nie musisz wchodzić koniecznie w produkt, możesz wybrać od razu do koszyka. No, dokładnie, nie musisz przekierunkowywać się. Oczywiście ziółka. Aha, więc sobie automatycznie przeskakuje. Dokładnie. Koksi Veta. Jedziemy na drugą stronę. Tak, Piotrek robi obfite zakupy. Tak, Piotrek kupuje to, co daje, nie? Energię probio większe, lepsza korzyść ceny. Dobra, myślę, tak, że możemy przejść już do podsumowania. Teraz wychodząc w prawo górę, do koszyka. To jest to, co kliknąłem, nie? Dokładnie, to są twoje produkty, które wybrałeś. I tutaj mam taką możliwość, mam kupon rabatowy. Tu zaznaczamy. Dokładnie. I wpisuję Pierz Hała. I użyj. Dokładnie. Dzięki temu kuponowi hodowcy będą mogli dostać dodatkowe 5% rabatu. I tu ważna informacja, że ta promocja, ten rabat będzie trwał tylko i wyłącznie do 13 września tego roku. 13 września to jest niedziela. Czyli macie jeszcze punkty, tak? Hodowcy dokładnie. Każda osoba, która robi zakupy dodatkowo w sklepie, też zbiera punkty. Te punkty są potem też wymienne na produkty, więc to jest taka dodatkowa oferta. Każdy, kto zrobi zakup, niezależnie czy skorzysta z tego rabatu, czy nie skorzysta, i tak bierze udział też w tym dodatkowym losowaniu jednego gąbka z hodowli Piotra Pierzchał, więc myślę, że to taka dodatkowa zapraszamy oferta. Hodowca może sobie przyjechać, jak wygra, chłopaki mnie poinformują, kto to jest. Także może przyjechać do mnie na kawę, ja tam sobie na przykład dam mu kilka gąbków, żeby sobie wybrał, to nie musi być narzucony gołąb. Absolutnie. Także zapraszamy do skorzystania. Teraz zrobimy coś, czego jeszcze w sklepie Ecolab nie robiliśmy nigdy, czyli zrobimy recenzję produktu. Piotrek dostał na testy, można tak powiedzieć. No idzie sezon szczepień, no to będziemy testować. Nie? Dokładnie, Piotrek dostał na testy nowy pistolet, automat do szczepień. Centrum Zdrowia to... Tak, i został poproszony o rzetelną recenzję, więc jak mógłby się wypowiedzieć, tam mamy poprzedni automat. To jest nowy automat, który jest dostępny. No już widać, że jest lepszy z miarką, nie? Czyli sobie zaznaczamy, ile chcemy dawki szczepionki.
No, tłoczki fajne. Myślę, że tak dopiero będziesz mógł się wypowiedzieć, jak przedstawiasz. No, jak będziemy w praktyce. Przedmiot, nie? Wiadomo. Komplet tam jest chyba igieł, nie? Mhm. Tak, tam chyba jak zauważymy w zestawie chyba są dwie igły 1-3. Tak. Ale my i tak zawsze do zestawu dodajemy te 0-8, bo one są troszeczkę mniejsze, no i... No zobaczymy, no. Chodzi fajnie, grunt, żeby nie przepuszczał, nie? Ale mi się zdaje, że będzie dobrze. No, 0-2. Jaki mamy zakres regulacji? Od 0-3? Wiesz co, nawet od... Od 0,1, o nie, o nawet od 0,05 do 0,5. Okay. Dobrze, dużo, nie? Bo okay. 0,5 są na przykład szczepionki na salmonellę, nie? Mm-hmm. Bo tam już jest dużo, nie? Na płynie. Także super. Czyli spory zakres regulacji. No i bardzo właśnie widzisz, dokładne, że można 0,1 ustawić. Mhm. Mhm, faktycznie. A nie, nawet 0,05, no tak jak mówiliśmy, patrz. O. To bardzo malutki ruch. Dobrze, będziemy testować. Teraz Piotr, jakbyś mógł nam trochę po produktach powiadać, co, na co, kiedy. Znaczy tak, z tym pakietem pierzeniowym to jest tak, że ja takiego czegoś nie uznaję, że ja im zmieniam, nie? Ja już stwierdziłem, że gołębie będą karmione cały rok tak samo i tą moją karmę podstawową, na której z jednej z filmików tam mówiliśmy, na Flornasie, to mieszam na 5 karmach, chociaż ja zamówię tą karmę w ilościach większych we Flornasie, wymieszają je, bo już mam to uzgodnione. Bo nawet mi chłopaki moi mówili, żeby nie trzymać 5 worków, to wolą jeden, nie? Mhm. I to wtedy oni muszą myśleć, bo oni nocno do mnie dzwonią, jak, czy coś zmienić proporcje, nie? I ja te gołębie utrzymuję na tej karmie i powiem hodowcom, że to bardzo dobrze działa. To mi powiedział jeden starszej daty hodowca, że jak zaczniesz mieszać tym gołębiom, że zimą słabiej, potem ten, to on tak nie dochodzą. A tak nie mają żadnego zaburzeń w trawieniu, bo cały czas jedzą to samo i one cały czas są w formie, nie? Nawet Andras Drapa mi powiedział, że dobry gołąb jest zawsze w formie, nie? I to jest prawda, nie? Dobry lotnik, on zawsze jest w formie, nie? Nie ma takiego czegoś, że on przychorował, czy jest chudszy, czy... On jest cały czas nabity, on cały czas jest gotowy, jakby mu trzeba było kazać latać, nawet zimą, to on pewnie by to robił, nie? I tak jak powiedziałem, zioła, wszystkie saszetki oprócz Energio Pro Boveta. Trzeba 4, tak? Mykowet, Diarowet, Koksiwet i Pulmowet, nie? Ja nawet Pulmowet mieszam, nie? Mhm. Czyli Pulmowet też z tym mieszam. Mieszam już do jednej dużej puszki, wymieszam to sobie i podaję na karmę poniedziałek. Mhm. Dobra, jakbyś mógł powiedzieć jeszcze hodowcom dany proszek na co? Pomimo, że pisze... Pulmowet to drogi oddechowe, nie? Mhm. Bo Pulmo to oddech, nie? Koksiwet na koksydiozę, Mykowet... To jest generalnie nerki wątrowo-wspomaganie i diarowet na biegunki, na ustabilizowanie kału. Mhm. Tak jak powiedziałem, nie? Czy jakieś środki, czy jest to, nie wiem, czy medycyna to potwierdziła, czy badania, że to są tak skuteczne, tego nie wiemy. Ale tak jak mówię, po podaniu tych środków i hodowcy już to wiedzą, sami widzą, jak to wyjadają gołębie z karmnika, to jeżeli gołąb sam chce to pobierać, to ja nie uważam, że jemu to szkodzi, nie? A na pewno widzę po formie gołębi i widzę po kale, że jest to skuteczne, nie? Poniedziałek, tak, załóżmy od poniedziałku. Fitowet. To są regeneracja wątroby. Możemy to podawać na karmę, co ja też robię, skrapiam karmę. Ewentualnie jakimś sedacholem, nie? W poniedziałek. Mhm. I zasypuję ziołami. Wtorek można już dawać olej, bo ja też lubię we wtorki już dawać olej. One się fajnie po locie odregenerują, te gołębie, i dostają witalności do treningów, nie? A ja jeżdżę też z tymi gołębiami na treningi często. Także możemy to zrobić omegawetem, bardzo dobry olej. On jest rybny, sojowy, lniany. Także 3 oleje zmieszane i bardzo fajnie to pochłaniają i też zasypuję ziołami, ale we wtorek, nie? Mhm. Czyli za każdym razem już 4 razem, tak? 4 tak, te tak, mieszanki. Tak. I jeszcze robimy tak. Środa. Środa to są grzyby. Mhm. Czy candivet? No, bardzo dobry środek. Tylko to można dawać na wodę i powinno się dawać do wody. A w środę 5 ml? W jakiej proporcjach pamiętasz? Candivet jest bardzo wydajny. Tu jest 2 ml na 1 litr wody, na 20 gołębi. Nie?
I najlepiej to przed sezonem sobie zrobić z 5-dniową kurację, nie? Mhm. I to jest takie wtedy wyciszenie. Ale to, co właśnie pokazywaliśmy, ten środek u mnie w domu, ten Silveco, tak, to jest też działanie właśnie grzybobójcze, nie? Także to też, jeżeli to wprowadzę w plan, to myślę, że daje, że to będzie się fajnie. Silveco udawanie. To jest po prostu nowy produkt, który jest w ofercie. No, Silveco idealne, nie? Środa, Energio Pro Biohet. Energio Pro Biohet możemy podawać w dwa rodzaje. Mhm. Albo posypywać, jako jak skropimy karmę olejem, albo możemy zrobić z tego tak zwany jogurt, nie? Czyli do letniej wody wsypać sobie tego Energio Pro Biohetu, wymieszać, dawka tam, nie patrzę na dawkę, tak sensownie z głową, żeby to nie zrobić ciapy, tylko żeby to się fajnie obsuszyło. I to najlepiej zrobić tak z godzinę, dwie godziny przed podaniem, nie? To fajnie się obsuszy, ręką to wytrzepać i to już jest wciągnięte w karmę, nie? I tam jest probiotyk, energia do lotu, nie? I środa, czwartek można to posypywać, bo ja to tak robię, nie? W piątek, chyba wcześniej tego nie mówiłem, dwa aktywatory energii, nie? Sprintwent Active. Tylko trzeba uważać, nie? Bo jak jesteś z wiatrem, to ja na te moje szybkie gołębie, to też uważam z tym, nie? A piątki aktywator może być rano, a czwartki daje Pulmovet w płynie, też daje na drogi oddechowe. Reszta środków to jest tak zwane utrzymanie zdrowia, nie? Oregovet. Nie lejcie na karmę, jak Piotruś kiedyś zrobił, się tu śmiejemy. Sobie zepsułem sezon, bo przeczytałem orego, no to mówię oregano, wyciąg z oregano, nalałem na karmę, posypałem i popaliłem przełyki. No, niesamowicie mocny zakwaszacz, można to używać jako zakwaszacza i super zbija pH. Resztę super probiotyk ProVet Max. Antywirto antybakteryjny, immunowet na odporność u gołębi, a SLVET i biokal. Biokal tu jest, biokal ja używam w rozpłodzie bardzo często. Nawet to łączę razem do wody, nie? Przed sezonem bardzo dużo ładuję. To już nie można powiedzieć, że samice, ale samce też, bo dlatego, że mają lepszą płodność, a samice super jajka niosą. I ja to mam przebadane, jak gołębie ozdobne hodowałem, to miały bardzo duże problemy ze skorupkami jaj, nie? I bardzo dobrze to uzupełnia, nie? Jeszcze jest tu to fajny środek. Hydriodiar. Bardzo dobrze działa po adeno, nie? Bo dużo po prostu biegunkę stopuje i te jelita uspokaja i bardzo dobrze nawadnia gołębie, nie? Tak, tu podpowiem hodowcom, bo to nie jest, no powiedzmy, najtańszy produkt. Kosztuje, nie wiem, 50-60 zł, ale gdyby hodowca potrzebował taką jednorazową dawkę, to on występuje też w takich opakowaniach 3 ml. O, jeszcze drożdże, nie? Drożdże wtorki. I przy pierzeniu bardzo dużo daje drożdy w postaci płynnej, dlatego że to jest też bardzo duży bodziec białka dla organizmu. I ja generalnie pierzę na białku, nie? No nerki, wątroba, to tam metioniny, to wszystko będzie w tych aminokwasach. To też jest bardzo ważne. Ale ja bardzo dużo i karmę wzmacniam wtedy białkowo, dużo konopi. I no jak Łukasz widział zresztą, tam pokazywaliśmy, tak, już gołębie są rozsypane, a jest koniec sierpnia, nie? A Piotrek, takie pytanie, a używałeś może kiedyś tych tabletek? To przed długimi lotami, no? Bezpośrednio do dzieła. To jest sam tłuszcz, nie? To można by ten, tylko że jak ja mam większą ilość gołębi, już mi się nie chce. No wiem. Chyba, że 16 gram jak na młody. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze coś takiego. Kiedyś to widziałem u Ciebie... Na pasożyty, no? Tak. Kiedyś to u Ciebie widziałem właśnie na... Ale jest teraz nowy, właśnie mieliśmy mówić, Dizexan. To jest produkt, który dopiero został wprowadzony do oferty Centrum Zdrowia. Tak, nowość. Ale ty go, tak, ale ty go stosujesz w bardzo kontrowersyjny sposób. Znaczy to tak hodowcy już dawno stosowali, bo to robili wyciągi z elektryny, też to robiłem. Ale powiem szczerze, nie, wiaderko letniej wody, nawet tego nie mierzyłem, nie. Przechyliłem z głową, żeby nie było aż takie, żeby... I nie zrobiło krzywdy i moczem łódka przed odsadzeniem na gołębnik. Tak, to już mamy prawie 100% pewność, że... No, za głowę po prostu, żeby mu oczu nie ten i po prostu to wsadzam go, żeby się ten... Trochę go tam poruszam, te mięśnia, żeby się to te pióra ruszyły i wrzucam i spokój, nie? I naprawdę to tam dość długi czas działa, nie? Bo teraz już powiem szczerze, że trzeba zmieniać te środki ze substancją czynną, bo wszystko się uodparnia, nie? Gołębi się strasznie uodparniają na wszystko, nie? Już przestaje w ogóle cokolwiek działać. I nie da się używać po prostu jednego produktu, załóżmy tam na pasożyty, czy
kuracja na rzęsiska, jeżeli jest, jeżeli wyszedł na badaniach, no po prostu wszystko. To widać na antybiogramach, jeżeli poważni hodowcy robią antybiogramy, nie? To widać, że widać po prostu, kto leci na antybiotykach, nie? Bo ja znam takich, że jak wychodzi antybiogram, to jeden antybiotyk zaczyna, tylko tam jest, że jest aktywny, że można cokolwiek nim zrobić, a reszta już jest wszystko uodpornione, nie? Także to jest droga do nikąd. Pistolecik spadł. No trudno. No. Także no co jeszcze, no? A powiedz mi, Asul z Centrum Zawiaczy kiedyś stosowałeś? Do kąpieli. Tak. No, no stosowałem, jasne, że okay, czy też rzucam. No. Trzeba uważać na solę, ale pod innym względem, że jak zmienicie na przykład kolor soli, który barwi wodę, nie, to błędy się mogą wtedy nie kąpać. Nie? Aha, okay. To też się ludzie dziwią. Także najlepiej jest w czasie sezonu nic nie kombinować. Nie? Multivitamina jeszcze. Też można w sezonie pierzeniowym i to możesz dać nawet do tego, do pakietu, wiesz? Mhm. To też jest zasób witamin, to, także to akurat jest wskazane. Elektrolit na loty. Ja elektrolity tylko po przylocie, nie? Nie stosuję przed. Tylko, że elektrolit można dawać do wody, no a przed lotem ja ładuję energię probiowe, nie? Super to jest. I tak jak powiedziałem, albo posypka, na, nie wiem, na oleje, na co tam to stosuję. Albo robimy sobie taki jakby jogurcik i zalewamy i to bardzo fajnie działa. I bardzo chętnie pobierają tą parę. Także proste. To jest wszystko proste. Nie trzeba nic kombinować. Można sobie oczywiście dokładać z innych firm produkty, bo nikt nikomu nic nie broni. Każdy ma z nas, hodowców, jakieś ulubione swoje produkty. A dopytam, co to jeszcze, bo tu Centrum Zdrowia się skupiamy. A jakbyś miał tak jeszcze wymienić jakieś inne firmy, które ty używasz? Coś? Enteric, ale to już ludzie wiedzą. No tak, Enteric, myślę, że super, Enteric, myślę, że chyba każdy przy Piotrkowie znany. No Sedahol, nie? Z jakiej firmy po prostu mi wpadnie w rękę? Sedahol to Sedahol, nie? Co jeszcze? Tak jak widziałem, no ja, sztuką lecenia gołębiami to jest przygotowanie, nie? To widziałeś, no karmienie, nie karmienie, nie? To już tego tak prawdę mówiąc, to no, trzeba się nauczyć na swoich gołębiach, nie? Jeden będzie karmił gołębie do fulla, ale ma te gołębie bardziej opanowane i jemu to wyjdzie. Ja jak zaś na przykład przygotuję za mocno, no to czekam na te gołębie, one sobie latają, pójdę sobie polatać, nie? A jak z młodymi, tam jeszcze zapomniałem powiedzieć, jak karmiliśmy te gołębie, to na młode to ja uważam, że to jest taki specjalny, jak ja to nazywam, stan psychiczny wprowadzania gołębia młodego, bo on po prostu musi, że się źle wyrażę i brzydko, mieć pierdolca, żeby wrócić jak najszybciej do tego domu, nie? Bo na przykład mój konkurent Bartek, którego pozdrawiam z oddziału, Morel, na pierwszy lot rewelacyjnie przygotowane gołębie. Myślałem, że będzie bardzo dobrze, a Bartek już wiedział, że nie będzie bardzo dobrze. Z tego względu, że mówi, że nie mają ciągu do gołębnika, nie? Idą sobie polatać i tyle. Zdrowe, niesamowicie mu latają długo, no ale na młodych lotach nie o to chodzi, nie? Musi mieć po prostu tego tak zwanego bakcyla takiego, że za wszelką cenę szybko do domu, nie? Mi naprawdę na prywatnych tam 80-kilometrowych, 90-kilometrowych treningach super latają, nie? Idą aż tak mocno, że tak jak mówię, że jak przyjdą, że ten kawał wygląda jak z lotu, nie? Żółty już wydalają witaminy, także dały się je wszystko, nie idą. Zresztą tam masz nagrane, nie? Dokładnie. Jakbyś tam, wiesz, nie wyszedł w białej koszulce, że one nie znają po prostu, no to dziura od razu, nie? I to ma być taki przylot, że jak jest sianięcie na tę klapę, no to klapa jest za mała i walą na ziemię, nie? No to wtedy wiadomo, że mają cuk tego gołębie, nie? A zresztą ja już widzę teraz na oblotach, już nie mam mowy o lataniu jakimś tam, tylko jest głowa cały czas i pilnowanie mnie, nie? Zrobię je w kierunku gołębnika krok, no to one już do środka, nie? To jest, ja nie wiem, ja tego nie umiem. Czyli jesteś motywatorem, jak można by powiedzieć. Tak, ale ja nie wiem, no ja na tych gwizdku też działam od małego, te gołębie potem już na stare też są takie nakręcone. Na długie loty mi to absolutnie nie wychodzi, nie umiem, już się poddaję. Nie będę chyba uczestniczył w długich lotach, bo to jest po prostu nie dla mnie, nie? Ja się po prostu, nie wiem, czy tak te gołębie są po prostu prowadzone od młodego takie. Inni potrafią tymi gołębiami, jak wezmą ode mnie lecieć długie loty, ja nie potrafię. Ja po prostu lubię wszystko szybko, wszystko na maksa. Zresztą ja tak karmię na maksa, to uważam, że jak ma iść na szpicę, to albo trafi szpicę, albo nie trafi, ale ma siłę wtedy wrócić, nie? Tak. Bo na tych dietach, to wszystko na tych jęczmieniach, mówią ludzie, no teraz loty gołębi młodych są tak porąbane, że nakarmisz go niczy, no to gdzie on ci wróci w ogóle?
Jest spotkając, tak teraz był ten weekend, no to zachmurzenia pełne, w ogóle odejścia nie było, to on tam przy kabinach pompował niektóre 2-3 godziny, to wziąć od nas ludzi. No. Łukasz kręci głową, bo też zastali baty, no ale trudno. Takie życie, raz jest w górkę, raz pod górkę ten sport. Dokładnie tak. Nie ma takiego sportu drugiego, nie? Wspólny start i różne mety, nie? Tutaj Piotrka poprosiliśmy o przygotowanie pakietu pierzeniowego, ponieważ Centrum Zdrowia w swojej ofercie ma pakiet pierzeniowy, nawet dwa. Ale stwierdziliśmy, że ten pakiet, który jest przygotowany przez Centrum Zdrowia troszeczkę zmodyfikowaliśmy i Piotrek przygotował swój pakiet pierzeniowy. Będzie się on nas w sklepie nazywał pakiet pierzeniowy z Centrum Zdrowia Piotra Pieszały. Jak mógłby Piotrek trochę więcej powiedzieć o tym pakiecie? Dlaczego te produkty, tutaj, które wybraliście, się znalazły? Tak jak mówiłem, produkty TMUT, bo są używane przeze mnie cały rok. I naprawdę prosto, nie? Cztery zioła mieszacie razem, ja już to mieszam razem. Już tego nie rozdzielam po prostu na dni tygodnia, poniedziałek, wtorek to daję. Środa, czwartek, tak samo przed lotami, jak i normalnie przy pierzeniu. Energo probio. Probiotyk mają, energię muszą mieć. Olej, no czemu olej to podczas pierzenia, wszyscy wiemy, nie? To jest źródło tłuszczów. Musi ten gołąb z czegoś to czerpać. Nerki, wątroba, tu już też są aminokwasy. Czyli też przy pierzeniu musi to być i bardzo ważne, produkt, tak jak mówię, ja bardzo go lubię i też jest wskazany przy pierzeniu bardzo mocno. Multiwitamina tam jest, nie wiem, czy tam nie ma jakiejśkolwiek witaminy, która nie jest ujęta, to też sobie i wydajność jest na 250 litrów, nie? To jest naprawdę dużo. No i tak jak mówiłem, płynne drożdże piwne, bardzo dobre białko. A sól dostajecie do kąpieli. Tak, bo tutaj nie dodaliśmy, cały pakiet kosztuje 287 zł. Czyli to są po prostu wszystkie produkty zebrane do kupy, a jeżeli kupicie pakiet, to dostajecie po prostu sól z Centrum Zdrowia gratis, tak? To jest jakby wtedy kompletny pakiet. Kąpać gołębie podczas pierzenia to dwa razy w tygodniu, nawet jeżeli się chcą, to częściej. Im więcej się kąpią, tym te pióra są zdrowsze. A jak teraz się nie wypierzą, no to w przyszłym sezonie są można pomnożyć. Dokładnie. I tutaj dodam też, że ta cena 287 zł też objęta tą promocją 5%, tak? Na hasło Pieszhała, bez polskich znaków, Pieszhala. Dodatkowo 5% rabatu też na ten pakiet do 13 września. Tak jest. Także zapraszamy, pozdrawiamy. Pozdrawiam szczególną osóbkę. Będzie wiedziała, o kogo chodzi.